Hej, hej, dzień dobry! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Spider-Mana 2 i w ostatnim odcinku Venom pokazał całą swoją naturę. Niestety, zdarzyło się to, czego się obawiałem, czyli no, Venom, a w zasadzie symbiont, połączył się z Harrym ponownie, no i właśnie stał się tym naszym Venomem. Także teraz będziemy mieli problem nie z Kravenem, bo Kraven już nie żyje, ale właśnie z Venomem. I chłopaki tutaj doszli do tego, jak tego symbionta można zneutralizować, mianowicie dźwięki, które na niego działają. Mam nadzieję, że uda nam się skomponować jakieś tam narzędzie. Zobaczymy. A tymczasem oczywiście z racji tego, że mamy początek odcinka, to chciałem wam serdecznie zachęcić do tego i przypomnieć o tym, żebyście zostawili dzisiaj w tym momencie nawet łapę w górę i komentarz pod dzisiejszym odcinkiem, bo naprawdę to pomaga mi nawet, kurde, żeby się lepiej z tym wszystkim czuć. No i daje jakąś taką motywację, nie? Do tego robienia dalej. Okej. Muszę odtworzyć dźwięk dzwonu Kravena. Odtworzyć jakich dźwięk dzwonu... mógłbym tu użyć? Ale zaraz, w zasadzie... Świetnie! Podobny do dzwonu Kravena. Chociaż o wiele mniejszy. Ale zaraz. Czekaj. Ten? Co ja mam z nim zrobić? Aha. Okej. Okay. Prawie. Częściowo dopasowane. Przemieść... Czekaj, tam była jakaś informacja, że przemieść statek? O! Mamy to! Dobra, to je to. Symbionty. Strasznie szybko tu dotarli! I to ciekawe, bo one w zasadzie nie powinny podchodzić do takich dźwięków, nie? Kogoś to boli, co? Przepraszam za ten cios! Zaczekaj tu, dopóki nie skończę! Pip miał rację! Mocne skurczybyki! Muszę pamiętać, że to są ludzie! No, nie można ich za bardzo bić. O, kurde. Dobra, git. Porobieni. Lepiej skończę miksować, zanim zjawi się ich więcej. Czas. I tutaj była informacja. A to, dobra. Cyk. No dobra. Ale przypierdzielił. Super, echo nagrane. Już prawie. Tylko że właśnie. Jeszcze odgłos o niskiej częstotliwości. Niska Kursujący. Częstotliwość. Na przykład... Śmigła helikoptera. Aha. Muszę się tam dostać. Przepraszam najmocniej. Kurde, trochę mi się kichnęło. Dobra, już lecę do tego helikoptera. Jestem. Oh shit. Trochę przesadziłem. Mogę? Muszę się zbliżyć do wirnika. O, to nie za dobrze. Ty, żeby ci to nie pociachało, Jest! Mam to! O nie! Jest ich więcej! O, i są też różowe! Skąd oni się biorą? No to symbiont, kurde, chciał się tutaj... Ścigają mnie symbionty! Przydam podzielić się przez pączkowanie. Jestem w drodze. Nagałeś to trzeba? Tak! Muszę tylko wymyślić, jak je wykorzystać! Mam pewien plan. Do zobaczenia. Oj, poprosiłbym o pomoc. Boli! Ma boleć!
kurde, twarde to. Ja pierdzielę. Ciekawe, czy czymś się różnią te różowe od żółtych. Dobra, amunicja. Dawaj, Pete! Gdzie jesteś? Dobra, wszystkich porobiliśmy, git. Ale co jednak, co dwie głowy, to nie jedna. Co przegapiłem? Bardzo śmieszne. Prześlę te odgłosy. Mam nadzieję, że to po... O, dawaj, dawaj! Leć! Twoja salwa wstrząsowa została ulepszona. Jej wybuch może teraz wywołać salwę dźwiękową. Użyj jej przeciwko symbiontom, aby na krótką chwilę wystawić je na atak. Salwa dźwiękowa. Wow! Udało się! Świetnie, Miles! A teraz ocalmy tych ludzi! I to rozumiem! Cooperation! Nieźle! Dobra, nie są oni jakimiś wielkimi przeciwnikami, żeby jakoś super ekstra problematyczni byli. Od trzeba ich po prostu trochę dłużej bić, nie? Może później, jak sobie ulepszymy jeszcze nasze zdrowie, czy tam atak i podbijemy, to będziemy troszeczkę szybciej ich eliminować. Albo paski na koncentrację, nie? No bo wtedy można wykonać trzy finishery, jeśli mamy napełnione te paski. Kurde, że mi trafił. To chyba został ostatni, co? Ileż! Udało się. Wysłałem ratownikom pineskę. Zajmą się tymi ludźmi. Dobra myśl. No a co z tym całym tutaj kulstwem? Pociąg stoi w miejscu i okna są całe w maści. Tanki? Dzięki Bogu. Jesteśmy na Frederick Douglass Circle. Trochę nas tu utknęło. Ganki, już pędzimy. Super. Przyjedź po mnie, Mich. Kocham cię. Ja ciebie też! Przyjedź po mnie, ty! Dlaczego Harry to robi? Tworzy te wszystkie... te istoty! To nie może być sprawka Harry'ego. Przynajmniej nie tego, którego znam. No to czyja? Symbionta? Tak. Żaden ze mnie ekspert, ale wygląda na to, że próbuje umościć się w nowym domu. Tak to jest już z tymi obcymi, nie? Tak to jest już z tymi obcymi. Próbują sobie zrobić dom tutaj, jak nie mają swojego własnego. Harry. To jest Harry? To jest Harry. Gdzie on jest? Unika ataku. Później poszukamy. Unika konfrontacji. Czyżby się bał? Musimy pomóc twojej mamie i Gankiemu. Uważaj! Harry wyglądał zupełnie inaczej niż w tym kostiumie. Myślę, że ja mogłem tak skończyć, gdybyś mi nie pomógł. No, czyli niektóre, niestety niektóre symbionty są odporne na ataki wręcz. Nie otwierają. Musimy się tam dostać. Spokojnie. Najpierw oczyśćmy teren. A jeśli zamienili się w to coś? Teraz o tym nie myśl. Pokonajmy wrogów i ruszajmy dalej. Pomóż mi! Ja. Przydałoby się. Dobra, wszyscy. Spider-Man, to ty! Tak. Drzwi się zacięły. Trzeba jakoś przesunąć pnącza. Musisz się śpieszyć. One próbują pochłonąć cały... Pnącza są oh, żywe. Shit. I połączone. Gdzieś powinien być główny nerw. To jest to. Bingo! Jądro. Zagrajmy na nerwach. Oh yeah. Wycofuję się! To za mało. Wciąż wdzierają się do wagonów. Na pewno jest tu kolejne skupisko nerwów. Ale gdzie? Czekaj, tu nie. Co to jest? No. Tu jest jakieś skupisko nerwów chyba. Jest to całkiem potężne. Jest za duże na jedną salwę dźwiękową. Może odpalimy kilka? Dobra, ale potrzebujemy trochę czasu.
A jak to zrobić? Dobra, cyk. Ile czasu dokładnie? Stary, słyszałeś to? Ile czasu? Minutę? Może trochę więcej? Wytęż pajęczy zmysł. Może być ostro. Trwałość salwy. Naprawdę nie chcą, żebyśmy tu byli. Mamy to. Uchronić mamy to. Jestem Fuck. Starą porę. Czyli oni już wiedzą, co my kombinujemy. Niedobrze. Pis! Przy sercu! Nieźle! Zbliżają się do broni! Dobra. Ty zacząłeś, ja skończyłem. Nie dotykać tego! Ładnie! Niedobrze! Są za blisko! No widzę właśnie! Za dużo ich! Jeszcze minuta! Fuck! Strzelają czymś do nas! Wiem! Po prostu się ruszaj! Musimy ich powstrzymać teraz! Ci ludzie na nas liczą! No staram się! Świetnie! What the fuck? Ty faktycznie strzelają! Musimy ochronić broń, żeby ocalić ludzi! Już prawie! Jeszcze tylko jedna! Miles! Słyszysz? Macki przełażą ogniki! Wydają ludzi! Wytrzymajcie! Widzicie! Dasz radę! Kurde, no... Tak, trzymaj! Wypad. Jeszcze tylko trochę! Pis! Są przy sercu! Teraz widzę! Ja. Jeszcze tylko kilka sekund! Ja pierdzielę, ile tu jest! Dobra, jest. Ty, a jakby to w jakiś sposób spotęgować i zrobić taką bombę na Venoma? Mogłoby się udać. Spider-Man! Ty żyjesz! Co się stało? Posłuchałem cię. Zrezygnowałem z tego, co mi nie służy. Chodźcie. Dobrze, dobrze. Ale masakra. Myślałem, że już po mnie. Całe życie przeleciało mi przed oczami. Już dobrze. Czekaj, pamiętasz, jak poszliśmy na minigolfa w moje urodziny, ja cudem wygrałem? Oszukiwałem. Odniosłem piłeczkę i wrzuciłem ją, kiedy nie patrzyłeś. Miałeś 8 lat. I w sumie to nie znosiłem kanapek, które mi dawałeś, ale nic nie mówiłem, bo wiedziałem, jak lubisz banchan mojej mamy. Poza tym spotykam się z kimś, ma na imię Andy i jest świetna. No i nie zabijaj mnie, ale wymyśliłem sequel do Speed Nonagon. Zaraz. Andy z chemii? O, jest bardzo fajna. Dzięki za pomoc. Słuchaj, sorry, że nie miałem czasu. Poprawię się, będziemy częściej gadać. Ostrożnie. Ganki, idziemy na północ. Zrobię pyszną kolację. Kolejny cel? Nie wierzę. Znajdź Harego. Chłopce się otworzył. Na sam koniec, nie? Wezmę centrum. To ja biorę północ. Zaraz. Czekaj. Szukając Harego, powinienem też sprawdzić inne rzeczy. No właśnie, o to mi chodzi. Czy możemy coś gdzieś tam po drodze sprawdzić? Tu jest gdzieś... Otóż to mi chodziło. Ja pierdzielę, ty. A to pod spodem jest, skubaniec. O, no tu. Pajęcze ramiona? Pasują Iron Spider. No dobra, to w takim razie gniazda symbiontów mamy odblokowane jako zadania poboczne, znaczy w zasadzie aktywności poboczne. I to są już wszystkie aktywności poboczne, które nam się tutaj odblokowały na mapie, więc teraz można byłoby faktycznie gdzieś tam się tym zajmować. No dobra, 2 punkty umiejętności, więc wrzućmy sobie te umiejętności. Pajęczy pęd. Nie.
trafia ogłuszonych. Zwiększa liczbę uderzeń błyskawic. Może być. I mega jadowity wybuch. Let's go. Są dwa dodatkowe punkty umiejętności. Spoko. Jak tam wygląda w takim razie misja? Nasza misja główna, fabularna. Na razie nie mamy żadnej. Mamy 26 na 31. Więc można byłoby, wiecie co? Można by było... Nie gniazda symbiontów. A ja bym chętnie zajął się... Flame. O właśnie, to. Pokaż na mapie. Gdzie to jest? Tutaj. Czy my mamy szybką podróż tutaj? Niestety... O, tutaj mamy szybką podróż. Więc let's go. Niegdyś centrum nowojorskiej turystyki. Dziś miejsce krwawej rzezi. O ile nie jesteście pustelnikami, z pewnością widzieliście zdjęcia z Times Square, gdzie niejaki Siergiej Krawinow, znany także jako Kraven, przywódca łowców, został brutalnie zamordowany przez nieznanego, potwornego napastnika. I wyglądał trochę pajęczakowo, prawda? Informacją związaną z tym okropnym wydarzeniem jest to, że monstrum, które dopuściło się owej zbrodni, miało na sobie ten sam symbol pająka, co nowojorski Spider-Man. Właśnie, ciekawy jestem w sumie, być dlaczego symbiont przyjął ten i którego słusznie się obawiałem. Ten symbol. Że Spider-Man przeobraził się w bezlitosnego stwora, który jest w stanie dokonać niewyobrażalnych zniszczeń. Takie są skutki braku nadzoru nad jego mocą. Dobra, Johna, ty tam z czym dupę? Weszła do środka? Nie. Ten wątek z Flame by wypadało gdzieś tam będzie? Ogarnąć. Tak po prostu połączymy siły, czy... O, jest, proszę bardzo, Wraith. Długo już ich śledzisz? Kilka tygodni. Słyszałam wiele plotek. Zostawiają za sobą ciała. I bardzo się przejmują karmazynową godziną, cokolwiek to jest. To nie ten nowy klub w Hell's Kitchen? Żarciki! Wow, to... Ale... Palnąłem. Kto tak mówi? Nie ja. Ona uwielbia nasze żarciki, prawda? Mogą razem wykonywać podwójną eliminację, gdy adepci są oznaczeni na zielono. Możesz ich bezpiecznie wyeliminować. Ubiorę lewą stronę. Jesteśmy zbyt szybcy. Kooperacja. Skąd będziemy wiedzieć, że znaleźliśmy ich szefa? Coś mi mówi, że ci ludzie nie grzeszą subtelnością. Rozejrzyjmy się. Kto im ufa? Dam głowę, że to ich szef. Dobra, rozejrzyjmy się. Gdzie możemy ty... Nie, tam nie ma dziury. Chociaż nie. Raczej nie siedzą tu zbyt długo. Najwyżej jakiś miesiąc. A, tu! Dobra. Załatwimy ich i pójdziemy dalej? W porządku. Pytanie tylko, czy po cichu, więc czy na grubo. Ile to już minęło? Półtora roku? Odkąd... Co tam u ciebie słychać? Dobra, weź tam, kurde, porozmawiajmy, no. Co tu się stało? Zwiastun głupców. Skąd pewność, że to Spider-Man? Bo flesz... Zwiastun głupców jest w górze! To nie jest zwykła gadka! Martwiłem się o ciebie! Wszystko gra! Mogę ci chwalić. Ale już nie wszystkim. To nie. Nadal wyczuwać w tobie można wściekłość, tak by the way. No, ale jak chcesz. Chodźmy dalej. Można otworzyć te drzwi? Zamknięte. I pewnie chronione jakimś alarmem. Raczej nie otworzymy ich kluczem. Na pewno są tu jakieś wskazówki. Prometeusz, trzeba Hestia... Trzeba będzie się tu rozejrzeć. Członkowie sekty najwyraźniej tatuują sobie swoje rangi. Prometeusz, Hestia... Hefestus, Tyfon... A to co? To ma być coś dobrego, czy wręcz przeciwnie? Ty unworthy. Niby co ci tu wygląda dobrze? Jeszcze tu? Zdaje się, że nowi rekruci zawsze są połączeni w pary. Tak łatwo ich przypilnować. Czekaj, mam pomysł. Chcesz się nim ze mną podzielić? Oj, patrz! O, a co to jest? No jasne. Kluczem do drzwi jest właściwa para tatuaży. Ja już swój mam. Widzisz gdzieś tatuaż z Hefajstosem?
Gdzieś tu był. Czekaj. A może tu? Zaraz. Myślą, że oddech diabła i Nuform są jakoś powiązane? Albo by tego chcieli. Czekaj. Który ma... Pokaż. Tylko nie wstawaj. I to nie tatuaż, którego szukam. Świetnie. To nie ten. Może ten? Poka tatuaż. No i jest. Do Dobra. Dwóch razy sztuka. A można było zawsze sobie samemu zrobić taki tatuaż, nie? Nauczyłam. Dobra. Skanujemy a typa. Ty masz jakieś tatuaże? Tylko ten z nagrobkiem Spider-Copa. No co ty? Serio? Nadal masz problem ze Spider-Copem? To był dobry żart. Ucieknij jeszcze raz! To nie będzie tak pobłażliwe! Ufaj Flame'owi, bowiem wszystko gorzeje. Ufaj Flame'owi, bowiem wszystko gorzeje. Już to gdzieś słyszałaś? Ten tekst? Słyszałaś to już? Ujdzie. Zajrzyjmy do więźniów. Zabierzemy cię stąd. Drzwi otwiera się z pokoju obok. Szybko! Ilu wyznawców jest w budynku? Nie wiem. Mnóstwo. Dobra, tu? Wyciągniemy cię, kiedy tylko się da. Proszę, nie powinienem tu być. To jak ty się dostałeś? Jeśli Flame pozwoli. Ten już jest trochę zindoktrynowany. Pomożemy ci. Nie tak głośno. Hej, wszystko w porządku? Halo? Więc drzwi otwiera się z pokoju obok. Ktoś nas zobaczy, jeśli przejdziemy przez drzwi. Ale górą? Jak przejdziemy, to już nie. Jeżeli to są adepci Flame'a, to czy ten brylujący tam na dole to Flame? Nie wydaje mi się. Nadal jest godny. Niech wątpliwości odejdą w niebyt wraz z Iskrą, która opuszcza Tyfona i dołącza do Hefajstosa. Wszystko gra? Mówisz jakbyś... Czuję się zajebiście. Dobra. Nie musisz dłużej ukrywać przed światem swojego prawdziwego. Bo on Szpany. Nie może już wyrządzić ci żadnej krzywdy. Stąd chyba nie ma innego wyjścia. Oby było tu coś więcej niż ten wygaszacz ekranu. Tu by trzeba było ich wyeliminować. O kurde. Będzie twoim źródłem wytrzymałości. Udało się. A także źródłem wielkiej siły. Stanowi bowiem dowód na to, że Flame darzy cię tego by trzeba było wyeliminować. Nie zostanie zachwiane. Ufaj Flame'owi, bowiem wszystko gorzeje. Od zarania dziejów nie ma przejrzystszej prawdy. Pamiętajmy więc o tym teraz. Bo nadchodzi karmazynowa godzina. Dawaj go tu. Śpij karmazynowa dobrze. Godzina. Nic. Trzeba byłoby ogarnąć, czym jest ta karmazynowa godzina. Znowu coś słyszę. O kurde. Cokolwiek to było, zniknęło. Ajajajajaj. No dobra, wjeżdżamy na grubo, nie? Nic nie powstrzyma przepowiedni. We dwójkę jesteśmy, to szybko pójdzie. No i poszło. Widzisz przełącznik od drzwi? Nie jestem pewna. Przewody z celi prowadzą tutaj. Wielki czerwony przycisk, naciskamy. Oh yeah! No żółwik! Musimy skończyć z takimi spotkaniami, Yuri. Jeszcze ktoś pomyśli, że próbujesz mnie zabić. Nie sądziłam, że uda ci się jeszcze kiedyś kogoś wciągnąć do tych twoich klubów. Miłość to nie podstęp. To nie jest żadna miłość. Wyciągnąłem do was pomocną dłoń jako jedyny. Ani ty. Ani ten zwiastun głupców, byście tak nie postąpili. Ale co,
musiałbym zrobić, żebyś mnie pokochała? Mów, gdzie się ukrywasz, to ci powiem. Chodź, przytulimy się. Stary szpital na północ od Astorii. Wpadnijcie do mnie. Bardzo chętnie. Jeśli jesteście godni. A ten co, kurde, piromanta przylas? Wiedziałaś, kim jest Flame przez ten cały czas? Nie! Coś podróżowałam, ale nie byłam pewna, aż do ten. Skąd wy się w ogóle znacie? Miał taką grupkę, kiedy pracowałam w policji. Zamknęłam ich, ale on nawiał. Nic. Flame'a nawet tu nie ma. Musimy go znaleźć. Najpierw uwolnimy więźniów. O, cześć! Zwiastun! Zwiastun Wurf! Nie, nie wyt... Ja mam pewne obiekcje co do tego nazewnictwa, nie? Zwiastun Wurf! Że niby co, ludzie mi ufają i są głupi w tej kwestii? Za tamtymi drzwiami jest więcej adeptów. To jedyne wyjście. Zaczekaj tu. Oczyści... Chcesz się zająć drzwiami? Jasne. Why not? Hello! Kurde, pojawili się kolejni, no. Okej, ajajaj. Po kolei. Od dużego nie możemy w pierwszej kolejności wyeliminować. Przez mój głos. Jak go wtedy ścigałam, świetnie się bawił. Dowiedział się, kim jestem, żeby mógł ciągle mnie poniżać. No przestań! Nie, Spider-Manie! Co jeszcze o nim wiesz? Ta jego poprzednia grupa, kiedy już te spędzły mu po piętach, powiedział im, że nadszedł czas. Zabił ich, żeby nie mogli się wygadać. A oni mu pozwolili. To potwór! Kurde, mocno biją. Czyli spotkałaś go po raz pierwszy od czasu ucieczki? Śledziłam go przez wiele miesięcy, ale miałam też inne sprawy. Wiedziałam, że gdzieś się czai. A ci adepci Flame'a! To jakiego dawna grupa? Tamta grupa była mała. Ostateczna. A ta banda? Nie wiem, czego ma więcej. Pewności siebie czy ludzi? No, tych ludzi jest całkiem sporo. Zabierzmy stąd tych ludzi. Shit. Co pomieszczenie, kurde, to masa tych wyznawców. To jest też ciekawy wątek, nie? Tego Flame'a. Trzeba będzie pomóc Yuri. Dotarcie do szpitala, pójdzie nam szybko. Yuri! Przecież to jest najoczywistsza pułapka! A ja walczyłem z Trapsterem. Nie możemy dłużej czekać. Nie wiesz, jaki jest. Ona jest za bardzo... kurde, w gorącej wodzie kąpana, nie? Nikomu nie pomożemy, jeśli wparujemy tam i damy się pozabijać. Potrzebujemy planu. Zajrzę do jego bazy w szpitalu i zobaczę, czy jest bezpiecznie. Zadowolony? Pewnie! Może być! Przynajmniej będę trochę mniej nerwowy. Strasznie, kurde, w gorącej wodzie kąpana. Wszędzie, szybko. Może Harry jest u siebie w domu. Nie zaszkodzi sprawdzić. Shit. O! Spider-Bot, gdzieś to jest. Tu? O kurde. Ty, właśnie. Panie Osborn, wszystko w porządku? Jak wyskoczyć do tego Spider-Bota? I nie mam z kim porozmawiać. On nie jest teraz z sobą. A to wszystko moja wina. Moja też. Harry opowiedział mi o swoim leczeniu. Wiedziałem, że coś jest nie tak, ale cieszyłem się, że wrócił. Powinienem to częściej mówić. Nadal pan może. Dam znać, jeżeli się odezwie, panie Osborn. Dobrze. Doceniam to, Peter. A, mam cię. Kurde, ciężko było go złapać. Tak wysoko był. Mr. Negative, Spider-Bot. Świetnie. Okej, wreszcie namierzyłem sygnał. Używa tego samego kodu i częstotliwości, co my. Ktoś nam ukradł technologię? W życiu. Nasza jest bezpieczna. Jesteś pewien? O ile gdzieś tam nie ma jeszcze jednego Spider-Mana, ale to... Znowu liżę szyby? Podziałam dalej. Może to rozpracuję, jak znajdziesz jeszcze kilka botów. A ja bardzo chętnie.
Tylko że te boty chyba nie są oznaczone na mapie, tylko i wyłącznie jak przelatuję obok, to jestem w stanie je widzieć. Chyba że będą jakieś upgrade'y, które mi pozwolą je zobaczyć na mapie. Bo tak tylko... tutaj jest też zrobienia, szansa na zrobienie zdjęcia, więc parę rzeczy tutaj będzie można załatwić. Ale dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. A chyba, że jeszcze zadzwoni nas Yuri. Zajrzałam do tego starego szpitala, w którym ma być Flame. Pilnują go, ale damy sobie radę. Gotowy? Nadal uważam, że to pułapka. Nim tam wejdziemy, musimy mieć plan. Jasne. Obok szpitala jest dach. Tam pogadamy. Dobra, no to w takim razie trzeba będzie stawić czoła Flame'owi. Let's go. Gdzie to jest? Lala, ale może tam jakaś szybka podróż będzie. Dobra, to już w następnym odcinku, dlatego ja wam bardzo dziękuję dzisiaj za wasz czas. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.